W Legionowskiej Prokuraturze trwa postępowanie dotyczące nieprawidłowości w Urzędzie Miasta Otwocka. Śledztwo prowadzone jest w sprawie prawdopodobieństwa dopuszczenia się czynów określonych artykułem 231 Kodeksu Karnego paragraf 1 oraz artykułu 296 Kodeksu Karnego paragraf 1 dotyczących nadużycia władzy przez prezydenta miasta Otwocka. Sprawa niestety nie zostanie sfinalizowana w tym tygodniu ze względu konieczności powołania dwóch biegłych sądowych. Jednym z obiektów badania ma być słynny służbowy Passat pana prezydenta, który był wielokrotnie naprawiany na wysokie sumy. Finalizacja postępowania ma nastąpić na przełomie stycznia i lutego roku 2013.